Łemkowskie wsie to głównie rolnictwo, ale były też miejscowości, które zajmowały się swoimi konkretnymi profesjami, na przykład maziarstwem, dziegciarstwem, kamieniarstwem czy wyrobem rzeczy drewnianych. Teraz znajdujemy się we wsi Łosie, która znana jest z maziarstwa. Tutaj jest zagroda maziarska i mam się w niej spotkać z panem Wasylem Szlantą, łemkowskim działaczem pochodzącym z rodu maziarzy. Chodźmy razem zapoznać się z tą profesją. Dobry dzień, panie Wasylu. Witaj. Jak się mate, iż to drżyte w rukach? To mi powiedzcie. To jest pojemnik na maź, zwany maźnicą albo maziarką, z którym gospodarz używający wozu konnego o drewnianych osiach przychodził do maziarza. A maziarz otwierał beczkę, wyjmując szpunt, nabierał mazi, odważał albo odmierzał na litry i sprzedawał w ten sposób. Czyli maziarkę mamy już w ręku, tak? I musimy teraz pokazać, gdzie ją używamy, czym, znaczy co dokładnie będziemy smarować tą mazią. Koła wozu były o takie, a nie ogumione. Należało koło zdjąć, odsłoniła się oś, którą się smarowało tą oto smarowidłem, tamtą oś i następnie zakładało ponownie koło, zabezpieczało i ono się lekko obracało. Czy to jest jedyne zastosowanie mazi, czy jeszcze w jakichś innych miejscach? Nie, maź była stosowana jedynie do smarowania osi, drewnianych osi wozów. Ale maziarze handlowali nie tylko mazią. O tak, takich produktów do handlu. W takim zawołaniu maziarskim, jak maziarz przyjeżdżał do wsi, to oznajmiał swoje przybycie takim zawołaniem, na przykład. Kupcie mazi, 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 fisztron, dziegieć, oliwa. Tu już padły cztery produkty, a takich samych olejów było kilka. Wrzecionowy, maszynowy, cylindrowy, impregnaty do drewna, różne inne, różniasto, także produktów tych było mnóstwo, byli specjalistami i co potrzebował klient, to oni dostarczali w tym zakresie. Dobrze, jesteśmy jeszcze przy specjalnym urządzeniu, bo to jest maziarski wóz. Czy faktycznie takimi wozami jeździli, czy pan to pamięta? Że... Tak, tak, to był wóz, siedzenie, zwany kielnią, kielnią przednią, bo to jest kielnia tylna. Jak tu się jeździło kilka miesięcy, to siedzenie musiało być wygodne, zatem ono było sprężynujące. No, tu atrybut furmana, to znany. Brakuje nam tylko pary koni jeszcze. Tak, tak. Mocnych koni, wóz był mocny, tęgi. I zapewniał jazdę, podróżowanie. To były dziesiątki kilometrów, jeśli nie setki. Takim wozem jechano z tej miejscowości, na przykład w okolice Warszawy, do Warszawy. I czy faktycznie na wozie mamy to, co powinno być? Dzisiaj za nami jest to, co powinno być. Beczki, tak? Tak, znaczy oczywiście był towar, był pożywienie dla koni, siano, owies, sieczka. Był też mały kuferek, podręczny schowek. Było też jedzenie dla dwójki maziarzy, bo to był albo dwaj wspólnicy, albo właściciel i pomocnik. Albo ojciec z synem też pewnie. Tak, też tak było. Pan też ma doświadczenia w takich sprawach, no bo podróżował pan z ojcem, handlował. Ile razy to się zdarzyło? Ojciec chciał mi pokazać, ja dopiero po latach zrozumiałem, jaka była intencja i parokrotnie, trzykrotnie w czasie wakacji, wychodziłem do szkoły podstawowej, zabrał mnie w takie trasy dziesięciodniowe, dwutygodniowe, tutaj w pobliski region i dotknąłem tego z autopsji. Ja już wiem, że maziarze byli zwykli, ale byli też tak zwani grubi, czyli bogatsi, z większym powodzeniem, nie wiem, może z lepszym rewirem maziarskim. Nie wiem, czy to jest jakaś tajemnica, ale czy mógłbym się zapytać, ile taki gruby maziarz rocznie zarabiał? Kiedy w latach 70. mojego tatę zapytano o dyrektor
zakładu, w którym pracował w Gorlicach. No to ile pan wtedy zarabiał w tych 30, pod koniec 30 lat? Tata mówi, tyle co i teraz, 700 zł. Tylko że 700 w latach 70. i 700 przed wojną, to była zasadnicza różnica. W tamtych czasach, w 39, towaru zostawionego na kredyt u klientów, dziadkowego towaru zostawionego, zostało na wartość około 24 tysięcy złotych. Przedwojenny złotych. A jak daleko łosiańscy maziarze jeździli? Bo wiem, że to nie była tylko Polska. Na pewno panu opowiadano też różne niestworzone historie o wielkich odległościach w tych maziarskich wędrówkach. Sam znałem takiego maziarza, pana Dmytra Hubiaka, który handlował na Węgrzech. A ile beczek rocznie było produkowanych, czy wyjeżdżało z Łosia w trasę? Jak to wyglądało wolumenowo, ilościowo? Znawcy tego, współcześni znawcy, mówią, że w okresach największego rozwoju ze wsi wiosną wyjeżdżało około 300 wozów maziarskich. No to jest chyba górna granica. Na wozie mieściło się około 10 beczek. To już był wóz załadowany. No, taka podróż konna, przykładowo z Łosia do Warszawy, to trwała 6 dni. Wyjeżdżał w poniedziałek rano, wieczorem w sobotę był na Radzymińskim, więc tam był postój dla koni i miejsca, gdzie można było hotelowe zatrzymać się tam, przenocować. I w poniedzieli z towarem jechali już do celu.